Lotnisko Schiphol w Amsterdamie. Samolot towarowy linii El Al jest gotowy do lotu do Tel Awiwu. El Al 1862, dobry wieczór. Dobry wieczór, El Al 1862, zajmij w sekwencji pas 01 lewy. Przyjąłem. Załogą Boeinga 747 dowodzi kapitan Isaac Fuchs, który uczył się latać w wojsku. Mechanikiem pokładowym jest Gedalia Sofer. Mogę startować? 01 lewy, przyjąłem. Sterować będzie drugi pilot Arnon Ohad. Rozbieg. Rotacja. Silniki w porządku, moc na wznoszenie. Przez pierwsze 7 minut lotu maszyna spokojnie wznosi się nad miastem. Co licha? Nagle samolot przechyla się w prawo. Załoga nie wie dlaczego. Przejmuję. Oddaję. Silniki numer 3 i 4 nie działają. Oba prawe silniki przestały napędzać maszynę. Kapitan próbuje wyrównać lot. Tracimy hydraulikę, system 3 i 4. Przestają działać stery. El Al 1862. Zgłaszam zagrożenie. El Al 1862, chcesz wrócić na Schiphol? Tak. Musimy lądować. Spytaj, czy dadzą nam pas 27. Chcemy 27 do lądowania. W takim razie kurs 360. Zostało ci tylko 7 mil. A niech to. Za mało, żeby zwolnić. Kapitan postanawia zniżyć się nad Amsterdamem, żeby wytracić prędkość i wysokość przed awaryjnym lądowaniem na lotnisku Schiphol. Klapy 2. Klapy 2. Dobrze, ostrożnie. Nie! Tracimy poziom. Lecąc wolniej, jeszcze trudniej było mu sterować maszyną. Nie! Spadamy. Spadamy, 1862. Nie utrzymam. Samolot roztrzaskuje się o 11-kondygnacyjny blok mieszkalny, który staje w płomieniach. Rano widać prawdziwą skalę katastrofy. Zginęła cała załoga i 43 osoby na ziemi. To najgorsza katastrofa lotnicza w historii Holandii.